I spędziłam kilka lat w Niemczech Zachodnich, po czym przyjechałam. Mówiła mi Małgosia Bonika, też pani się zajmowała teatrem dla dzieci. Na samym początku, tak. Że to właśnie ten kontakt z dziećmi, tak jak Małgosia mówiła, że to od dawna już miała pani. O tak, ja bardzo lubię pracować z młodą publicznością, chociaż nie tylko dla nich pracuję oczywiście, ale rozumiem ją. Tym bardziej, że mam teraz już swoich studentów również już od roku. Nazywamy się Kids Stage Szkoła Aktorska dla Dzieci i Młodzieży. Mamy studentów w wieku od lat 5 do lat, to praktycznie 20 w tym momencie. Różne grupy wiekowe. I nie dla Telewizji Polskiej o Irenie Jarockiej, czy dobrze zrozumiałam? Tak, miałam reportaż z Ireną, również robiłam jej muzyczne wideo potrzebne do innej najnowszej płyty. Znamy się od wielu lat. Z Agnieszką Holland? Z Agnieszką Holland, tak, byłam tak zwanym shadow, cieniem na jej planie w ostatnim jej filmie fabularnym. Nakręciłam sporo. To jest mój pierwszy film fabularny jako reżyser, ale nie pierwszy film fabularny jako producent. Jestem producentem tego filmu, napisałam też ten scenariusz, reżyseruję go. Produkowałam już film fabularny, także nie jest to mój debiut jako producent. Jako reżyser tak, chociaż zrobiłam kilka filmów dramatycznych, krótkich na festiwale międzynarodowe, między innymi Raindance Film Festival w Niagara Falls, Palm Springs in California. To było jakieś chyba 6 czy 5 festiwali, na których moje filmy były akredytowane. Te krótkie, tak zwane krótkie filmy. Skąd pomysł na ten film fabularny? Zrobiliśmy przedstawienie w zeszłym roku i bardzo dobrze było przyjęte na scenie po polsku. Franek, Duża Baba i 40 rozbójników. Chociaż ta akcja była, ta cała historia była zupełnie inna niż to, co w tej chwili kręcimy, ale właściwie nie tak zupełnie inna, ale inna. To jakoś zainspirowało nas, żeby to przełożyć na ekran i jest to pierwszy z trylogii, to będzie trylogia. Trzy duże filmy fabularne kręcone tu w Kanadzie. Międzynarodowa Crew, wspaniała, znakomita obsada. Zrobiła się z tego bardzo wielka impreza. Bardzo duży projekt się z tego zrobił, olbrzymi. Są momenty, kiedy mamy po kilkaset osób na planie, aktorów, statystów. Ojej, to bardzo dużo. Bardzo duży, bardzo duży projekt. Bardzo karateków. Mieliśmy choreografa, który przyjechał z Florydy i robił nam sceny w tym świecie fantazji. To fantastyczny. Bardzo duży projekt. A pani napisała scenariusz też do tego filmu. I skąd pomysł na ten scenariusz? Zainspirowałam, tak jak mówię, tą sztuką, którą napisałam w zeszłym roku. Czy to była, a ta sztuka, którą pani napisała, była zainspirowana jakąś baśnią dla dzieci konkretną, czy to zupełnie jakąś... Nie, to zupełnie jest oryginalny projekt. Oryginalny pomysł, tak. Czy miałaby pani coś do powiedzenia, co się wydarzyło w trakcie tutaj, czy były jakieś przygody? O, czy, byłam czy, na całym mieście. Jakieś ciekawe historie, które można było się podzielić z czytelnikami? Jak to zwykle na planie, czasami trzeba było zmieniać obsady w ostatnim momencie, bo coś nie tak nie pasowało. Czasami okazywało się, że lokacja nie jest taka, jak sobie życzyliśmy, jaką sobie wymarzyliśmy i trzeba było bardzo się tym zajmować. Czy mogłaby pani coś powiedzieć na temat tej historii? Co chciała pani przekazać ludziom poprzez tę historię? Ja nie bardzo. Czy jest jakaś idea tego? Ja nie wiem, czy jest jakaś idea. Myślę, że idea jest we wszystkim, cokolwiek robimy. Nie ma w tym jakiejś wielkiej, skomplikowanej psychologii, chociaż na pewno są tam wątki filozoficzne, życiowe, wartości ogólnoludzkie. Jest to historia o dwójce dzieci, która trafia do bardzo zwariowanego kraju, w którym wielki syndykat rabuje i rządzi mieszkańcami. Skąd to jest nam znane? Z wielu krajów, przypuszczam, na świecie. I ta jakaś taka niemożność zmiany tej rzeczywistości mieszkańców. Okazuje się, że dla tych dzieci przybyszów z innego świata nie jest nie do rozwiązania. Oni znajdują jednak wyjście. I mają świeże spojrzenie. Świeże spojrzenie, pomimo tej olbrzymiej armii cieni, shadows, które, że tak powiem, terroryzują mieszkańców. Oni potrafią się z tym rozprawić, zwłaszcza ten młodszy chłopak. Znajdują rozwiązanie, także wszystko kończy się szczęśliwie, bo tak powinno być. Ja myślę, że fantazja to jest w ogóle wspaniały rodzaj, gatunek filmu, dlatego że tam rzeczywistość staje się taka, jaką wszyscy chcielibyśmy widzieć, to znaczy z dobrym
zakończeniem, pełną nadziei, otuchy, wiary w przyszłość, we własne siły i stajemy się tam bohaterami. I o tym każdy z nas właściwie marzy, żeby to, co się dzieje naokoło, żeby się dobrze rozwiązało, żebyśmy my w tym wzięli udział. I to się dzieje w fantazjach, dlatego chyba każdy człowiek i dorosłe dziecko tak dobrze odbiera fantazję, tak dobrze się odpręża i jest to takie wzruszające. Zawsze znajdujemy coś dla siebie, żeby się zidentyfikować z tymi bohaterami. Każdy z nas ma jakieś marzenia, a marzenia w filmie fantazyjnym zawsze się spełniają. No tak, to film właśnie dla siebie. Jest to film i dla dzieci, i dla dorosłych. Jest to film z gatunku Lord of the Rings, Star Wars, czyli właściwie praktycznie każdego. Czyli nie ma jakiejś konkretnej grupy niewiekowej. To jest tak zwany general public. W ten sposób jest ta cała historia zaprezentowana i napisana, że każdy odbiera ją na innym poziomie, zależy w jakim wieku się jest, zależy jakie się ma doświadczenie, tyle się odbiera z tej sytuacji, z tej historii dla siebie. Po prostu dzieci mają inne doświadczenia niż dorosłe, no więc odbierają to na innym poziomie. Ale jak do tej pory wszyscy są bardzo, bardzo tym dobrze się bawią. I jakoś to trafia, zauważyłam, do międzynarodowej mojej załogi i publiczności naszej niewielkiej, która już tam coś na ten temat wie, czyli wydaje mi się, że będzie to miało jakieś, że ta cała historia jest jakaś taka bardziej globalna, niezależnie gdzie i kto będzie miał z nią do czynienia, zawsze wyciągnie dla siebie jakieś wnioski i będzie mógł się zidentyfikować z powodu tych problemów, które trzeba pokonać, z powodu tego, że trzeba rozwiązać, tak, siebie, rozwiązać po prostu trzeba problem i to jest, on jest taki bardziej nie jest to tylko indywidualny, ale całe miasto, całe państwo jest w to zaangażowane, więc w każdym mieście, państwie, na świecie my wszyscy o czymś tam dążymy, do czegoś dążymy, z czymś się musimy borykać. I o tym jest ten film, jak rozwiązać tę sytuację, jak sobie samym pomóc. Bo w sumie to my sami sobie powinniśmy pomóc, nikt nie przyjdzie, nie zrobi tego za nas. Czy ten film jest kręcony tylko w Toronto, czy gdzieś jeszcze? O nie, nie. Całe okolice Toronto, Orono, Newcastle, Mississauga, Barrie, Bowmanville, Scarborough. Toronto i okolice. Ale to raczej w mieście czy w plenerach? Zależy od sytuacji. Kręciliśmy na Uniwersytecie Torontańskim, gdzie są przepiękne gotyckie budynki. Kręciliśmy w XVIII-wiecznym muzeum w Bowmanville, wszystko z XVIII wieku w stylu wiktoriańskim. Kręciliśmy w XVIII-wiecznej western wioseczce, kiedy z kolei wszystko jest w stylu tych pierwszych pionierów i tak dalej. No i w warunkach nowoczesnych. Jest to po prostu fantazja. Czy w różnych scenariach? O, w różnych scenariach. Przepiękne lokacje, mamy przefantastyczne po prostu. To, co widzimy na ekranie, przerasta najśmielsze marzenia. Są tak przepiękne lokacje, tak cudowni aktorzy. A propos jedna z moich studentek, Agnieszka Podbielska, gra główną rolę, pobiła na głowę tuzin aktorów, które startowały do tej roli. Była najlepsza. No to tak. Także jesteśmy z niej bardzo dumni i jest wspaniała. Jak się pani pracuje z młodymi aktorami? Dobrze, kocham młodych aktorów. Są bardzo szczerzy, bardzo uczciwi, bez manier. Można ich kształtować, podpowiadać i jednocześnie pozwalać im, żeby zostali takimi, jakimi są, prawdziwymi, czystymi, z krwi i kości, aktorami, bez manier, bez skazy, bez naturalni. Naturalni i bardzo przekonujący, bardzo dobrze. Mamy znakomitą obsadę. A jak wyglądał dobór aktorów, był casting, tak? Tak, była audition. Kilka tysięcy aktorów, którzy się zgłosili do nas i musieliśmy zrobić bardzo dużą selekcję poprzez zdjęcia i rezumę i później z kolei zaprosić około 137 aktorów do tego, żeby startowali. Także mamy fenomenalną obsadę. Czy główne role są dwie? O nie, więcej. Właściwie jest więcej głównych ról w tym filmie, ale takie prowadzące role są trzy. Caroline, Frank i Don Lord. Don Lord jest taki troszkę złodziej, troszkę mafiadon, który bierze
w opiekę Franka i który jest nim zafascynowany. No i różnie się może sprawa skończyć, ponieważ Domna sprowadza go na te niebezpieczne ścieżki. Jak skończy Pani tę trylogię, ma Pani jakieś plany następne? Tak, tak. A może Pani zdradzi? Jeszcze tajemnica, ale już nasza kompania filmowa rośnie i już mamy w zanadrzu kilka następnych projektów. Ale czy też taki właśnie fantastyczny? A nie zupełnie na ten temat. Przepraszam Państwa, ale musimy troszkę poczekać. No, rzeczywiście. Tajemnica. Tajemnica na razie. Dobrze, to ja dziękuję bardzo w takim razie. Ja dziękuję Pani Jasiu. Cieszę się, że Pani ma na imię Jasia. Cieszę się, że Pani przyjechała do nas z Polski i na plan filmowy zawitała. Bardzo dziękuję.